jakiego ma bąbla na głowie. Hej kochani, witajcie ponownie na kanale Krainy Bajki. Z tej strony Monia. Tak i popatrzcie, co ja dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam dwa opakowania czego? Slimów, ale to są tuby w slimach. Tak, i dzisiaj będziemy się bawić, słuchajcie, z takimi fajowymi glutami. I popatrzcie, jakie mamy tutaj takie dziwne postacie. Mamy żądło i czachę, takie mają imiona. Ale zanim rozpakujemy te oba pudełka i zapoznamy się z całym zestawem, chciałabym Was gorąco zaprosić do zasubskrybowania mojego kanałku, jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi moimi odcinkami. No i oczywiście wystarczy jeszcze kliknąć dzwoneczek, który będzie Wam umożliwiał być na bieżąco z moimi wszystkimi filmikami. Tak naprawdę, mówię Wam. No i oczywiście do polubienia mojego Musical.ly, już przypominam, moją nazwę jest to Kraina Bajki YouTube, skrót od YouTube'a, czyli YIT. Gorąco Was zachęcam do oglądania. Zostawcie kciuka w górę, kochani, a my teraz zaczynamy co? Rozpakowywać nasze oba zestawiki. To słuchajcie, kochani, pora rozpakować nasz pierwszy zestawik z naszymi slimami i takimi dziwnymi, słuchajcie, postaciami. Tak, tutaj w mojej rączce trzymam czachę, takie ma imię, bo po prostu, no nic dziwnego, że ma imię czacha, po prostu ta postać jest czachą. No i troszkę już sobie napoczęłam otworzenie mojego pudełeczka, ale poczekałam specjalnie dla Was, żeby otworzyć cały zestawik razem z Wami. No to uwaga! To otwieramy nasz zestawik, o, wyciągamy różne rzeczy i popatrzcie, co już mam w rączce, co ja tutaj trzymam w rączce. Ojejka, ciężko wychodzi i popatrzcie, o, jest to taka wielka strzykawka, ale fajniutko, będzie można nawet się nią pobawić, czyli na przykład robić sobie takie małe zastrzyki podczas zabawy, ale to będą zastrzyki jakie? Ze slimów, ale frajda, co? Podoba Wam się, bo mi się bardzo podoba, no dobrze. To strzykawkę już, słuchajcie, widzicie, o, tak ona wygląda, ale zaraz Wam pokażę ją bliżej, a teraz wyciągniemy co? To coś najważniejsze, czyli slima, a także czachę. Wow, ja już się nie mogę doczekać, aż to wyciągnę i rozpakuję i pobawię się razem z Wami. To słuchajcie, musimy tutaj, ojejka, tutaj jeszcze jest troszkę przyklejone, ale daję radę, dam radę i zobaczcie, już trzymam tutaj tą tubkę i ojejka, wszystko mi leci i mam, ojej, zaklinowało mi się, wow, popatrzcie, co ja wyciągnęłam, mam tubę już slimów, o rany, ale fajniutko, po prostu już się nie mogę doczekać, aż to rozpakuję, no i oczywiście musimy zabezpieczenie ściągnąć, a teraz jeszcze zostało nam co? Wyciągnięcie tej czachy, to uwaga kochani, to sobie na razie odłożę na bok, więc jak widzicie, już mam rozpakowaną strzykawę i tubę slimów, wow, fajnie i popatrzcie, jak wyciągniemy tak strzykawkę, ojejka, ciężko, coś mi teraz wychodzi, muszę troszkę to poćwiczyć, ale to za chwilkę, tak, zaraz zobaczymy i oczywiście jeszcze nam został co? Nasza czacha nam została, ej no czacho, chodź tutaj, nasza czacha się trochę chyba zburzyła, bo nie chce do nas wyjść, o i jest, musiało normalnie pęknąć pudełko, aby cała wyszła i spójrzcie, tak ona wygląda, jak fajniutko w ogóle stała taka zielona. I ma takie dziwne oczy i najlepsze jest w tej zabawie to, że ten slim będzie im wychodził z oczu. O matko, trochę okropne to jest, no ale zaraz się przekonamy. No to uwaga, działamy! To uwaga kochani, zdjęłam już zawleczkę, czyli zabezpieczenie na naszej tubie slimowej, tak, no i pierwszym zadaniem, jak piszą w instrukcji, słuchajcie, trzeba nałożyć naszą czachę na tubę, a wtedy, wiecie co się stanie, będzie wychodził jej slim z oczu. Wow, po prostu się nie mogę doczekać, słuchajcie, więc jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie oglądajcie, to uwaga, 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 pola, zwał jak zwał, trzeba nałożyć naszą czachę, o, w ten sposób, tak mi się przynajmniej wydaje, mam nadzieję, że mi to wyjdzie. O, kiedyś się takim czymś bawiłam, ale mam nadzieję, że chyba już nie zapomniałam, jak to się robi. To popatrzcie, już mamy nałożone
założoną naszą głowę czachy, o uwaga, czacha, tak się na Was, słuchajcie, dziwacznie patrzy, tak groźnie bym powiedziała. No i teraz wystarczy tutaj ściskać, a slim będzie wychodził. No to uwaga, jesteście gotowi? Bo ja już chyba tak, słuchajcie, ale fajna zabawa, jeszcze nie mogę doczekać. Dobra, to uwaga, to ściskamy. I co, wychodzi coś, już widzicie coś, czy nie widzicie? To uwaga, trzeba może mocniej i coś się dzieje? Czy się nic nie dzieje? O matko, może ja źle to jednak włożyłam. Poczekajcie chwilkę, ja muszę to sama jakoś przetestować, może w moją stronę sobie to zrobię. Ej, no i nic nie chce nam wychodzić, ale... O matko, popatrzcie, mu to wcale nie wychodzi z oczu, tylko z głowy. Ha, ha, ha! Ale super, zobaczcie, jakiego ma bąbla na głowie. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Ale jajka, zobaczcie, o matko, i nawet mu się jęzor pokazał. Jacie, zobaczcie, ale fajny ma jęzorek i tutaj mu spływa po jego głowie ten glut. O matko, wygląda naprawdę strasznie. Ja bym się przestraszyła, jakbym była takim małym dzieckiem, wiecie? Ale to jest fajowe, podoba mi się. Mam nadzieję, że ten drugi zestaw jest taki sam. Ale słuchajcie, mamy jeszcze strzykawkę, która mówi nam, że jak na przykład nam wleci slim, to można ją można za pomocą strzykawki tego slima wciągnąć, no i oczywiście włożyć z powrotem nasze slimy do naszej tuby. No to mi się nie wylało. O matko, prawie mi się wylało. Może postaram się ściągnąć z głowy tej czachy, słuchajcie, i może włożę ją z powrotem do tuby. No to sprawdzamy, kochani! To słuchajcie, kochani, nasza zabawa ze slimami pierwszym już jest gotowa, a teraz mam wielką strzykawę i spróbuję wytestować. Mam już tego slima, tak tutaj taki glut wygląda on trochę, o matko, spadło mi to, nie. Tu jest taki mały glucik na tym opakowaniu, no i teraz spróbuję za pomocą tej strzykawy go, słuchajcie, wciągnąć do mojej strzykawy, fajnie, co? No dobra, ja się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że wy tak samo, słuchajcie. No i zaczynamy, kochani. To uwaga, kochani, to czekajcie, ja może sobie wezmę jakąś tak, tą strzykawę. Tutaj sobie ją jakoś wyciągnę, albo wiecie co, chwilka, ja ją sobie może troszkę, o, tak zrobię, o, i będę wstrzykiwać mojego slima. To uwaga, łapu, patrzcie, wciągnęło się, ale jajka, zobaczcie, jak to wylatuje ze strzykawy, ja, ale frajne, zobaczcie, jak to w ogóle leci, jak taki glut, prawda? Zobaczcie, jak to w ogóle się wciąga, no i mój glucik jest już wciągnięty do mojej strzykawy. No to skoro już to w miarę dobrze widzieliście, to pora na, o, jak na co? Na drugie opakowanie, czyli na nasze żądło. To uwaga, kochani, poznaliście już pierwszego bohatera, czyli czachę, a teraz pora na kolejnego, czyli na co? Na żądło, tak? Jest to taka mała mucha, wiecie, dlatego ma żądło na imię, a może osa, bo pszczoła, nie wiem, zwał jak zwał, nieważne. To teraz otwieramy kolejny nasz zestawik, tak? To uwaga, popatrzcie, tak on wygląda. I tak naprawdę można ich zebrać, wiecie ile? 5 takich fajowych, słuchajcie, postaci. No i oczywiście można je potem sobie nakładać na paluszki, właśnie. No to uwaga, to otwieramy nasz zestawik kolejny, czyli nasze żądło. To słuchajcie, o, mamy już taką samą tubę, ale tym razem z żądłem. No i oczywiście jest to sama, jest takie same, słuchajcie, jest taka sama, o, strzykawka, taka sama, identyczna jak w poprzednim zestawiku. No to teraz kolejna zabawa z naszym żądłem. No to spójrzcie, założyłam już moje żądło na kolejną tubkę w zestawie, tak, już się nie mogę doczekać. Jakimi, słuchajcie, stronami będzie wychodził ten fajowy slim? Naprawdę podoba mi się bardzo ta zabawa, jest to naprawdę świetna zabawa, bo można się fajnie bawić z tymi slimami i w ogóle straszyć kogoś, na przykład swoją mamę albo znajomych, fajniutko. No dobra, to uwaga, to idzie nasz slim i wychodzi mu coś, czy nie wychodzi? Wychodzi mu coś? Jeszcze mu nie wychodzi, o rany. No dobra, to jeszcze raz robimy. Może wciśniemy trochę bardziej i może teraz wyjdzie. Ej no, czemu ty nie chcesz mi wychodzić? Popsuj się czy jak? Czekajcie chwilkę, bo on mi się coś tutaj nie chce ze mną współpracować. Tamten pierwszy był lepszy, to uwaga.
wychodzi coś, czy nie wychodzi coś. Uwaga, o rany! Ja cię, popatrzcie, jakie fajne on ma oczy, jak mu wychodzi, to tak w sumie trochę obleśnie wygląda. I zobaczcie, jaki fajniutki kolor mamy tego slima, o, możemy go nawet tutaj dołożyć do jego wryca, ale śmieszne to. Jestem ciekawa, czy tylko mu oczami wchodzi, czy buźką też. Przekonamy się, to sprawdzamy, słuchajcie, to uwaga, ciśniemy jeszcze bardziej, może wyjdzie mu buzią? Nie, popatrzcie, tylko oczami mu wychodzi i wygląda jak taka mała galereta. To słuchajcie, kochani, zakończyliśmy nasz odcinek z czymś śmiesznymi glutami, właśnie, czyli w sumie slimami, przepraszam bardzo za pomyłkę. No i popatrzcie, tutaj mamy nasze żądło, a tutaj mamy czachę. Wy w komentarzu napiszcie mi, czy uwielbiacie slimy, tak? I czy posiadacie już taki zestawik w waszym domku? Jeżeli nie, to naprawdę gorąco was zachęcam, abyście go sobie zakupili, bo naprawdę przy tym może się bawić kilka osób i może być to świetna zabawa. Jeżeli nie zasubskrybowaliście mojego kanału i chcecie być na bieżąco ze wszystkimi moimi odcinkami, wystarczy zasubskrybować mój kanał oczywiście i obok jest taki mały dzwoneczek, no i w niego także musicie kliknąć. Zostawcie kciuka w górę, czyli łapkę w górę. Zapraszam was bardzo gorąco także na moje musicale, czyli przypominam nazwę Kraina Bajki YouTube, skrót od YouTube'a, czyli YIT. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!